jesteśmy w pracowni malarza hiszpańskiego, w pracowni w Warszawie, w samym centrum Warszawy. Miguel Platero odkrył swój talent plastyczny dopiero wtedy, kiedy przygotowywał się do egzaminów na studia architektoniczne. Podczas studiów, zarówno w Madrycie, jak i potem w Berlinie, Platero równolegle ze zdobywaniem wiedzy technicznej rozwija swoją nową pasję. Konsekwentnie buduje swoją karierę artystyczną, tworząc rysunki, szkice, grafiki i obrazy. Znajduje wsparcie wśród profesorów, którzy zauważają u niego malarskie oko i oryginalny styl plastycznych przedstawień. Dla pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie sztuk plastycznych w 1999 roku rozpoczyna studia na Wydziale Sztuk Pięknych Madryckiego Uniwersytetu. W 2007 roku osiedla się ze swoją partnerką Agnieszką z Polski w Warszawie i zakłada własne biuro architektoniczne. Po pierwszym trudnym okresie adaptacji organizuje sobie również atelier malarskie. Platero uprawia malarstwo figuratywne i pejzażowe. Preferuje duże formaty obrazów. Używa farb olejnych i akrylowych, często kładąc je obok siebie, wydobywając w ten sposób dodatkowe wartości wynikające z ich sąsiedztwa. Maluje zarówno na płótnie, jak i na papierze, tekturze, deskach i sklejkach drewnianych. Jako architekt spotyka się na budowach z dużymi połaciami opakowań z tektury. Drzwi, okna, klimatyzatory, lodówki, meble są opakowywane w piękne tektury ze zróżnicowaną fakturą i grubością. Sklejka stolarska, która też często jest jak gdyby już wtórnie używana, tu są stare drzwi. A to na przykład nie jest już robione, a na przykład na tym materiału na pewno będzie jakiś potem litery, muszę spidzić, jest namalowanie. Tak, i te litery też są źródłem inspiracji, czyli nowoczesność ze stare. Możesz skomponować potem, co będzie malujesz, co to nie masz od początku. A mi rosa le viene el rocío. Cuando tú te marchas por la puerta. Wrażliwość ekologiczna i zauważenie specyficznych cech tych materiałów jako podłoża do malowania spowodowały, że Platero zaczyna rezygnować z używania tradycyjnego płótna. Malowanie na tekturze, sklejce, płytach pilśniowych, drzwiach zburzonych domów staje się jego ideologią i wyzwaniem. A tutaj widzę, że ta tektura stanowi jak gdyby dodatkowy walor tego malarstwa, ponieważ jej struktura stanowi jak gdyby dodatkową wartość, dodatkowy efekt estetyczny, malarski dla tego obrazu. Czy tak? No tak.
Louisiana, ay, va mi luna, luna querida, la sombra y la luz. Ay, la sombra y la luz son tu querer y mi amor, aunque quiera cambiarlo. W sensie warsztatowym wykorzystuję wszystkie dodatkowe walory, jakie dają te materiały. Twarde podłoże deski, sklejki, płyty pilśniowej nie potrzebuje gruntowania. Daje możliwość bezkarnego nanoszenia szkiców grubym węglem. Słoje, sęki na sklejce czy drewnie nie przeszkadzają w malowaniu. Platero widzi w nich zaletę. Twórczo je wykorzystuje. Tak. Na podłożu, tak? I może być jak to? Nie może być jakiś delikatny. Grubym węglem najpierw malujesz. Bo to musi być malowanie w stylu flamenko, ekspresja hiszpańska, dynamika, energia. I potem zamalowujesz to, jak gdyby farbą. Są dwa, trzy kolory, to jest zielony, to jest biały. To będzie jakiś trochę kolory, ale nie bardzo. Ale już widzisz, jak to będzie efekt finalny z farbami olejnymi. Tematy, jakie ostatnio najbardziej fascynują Platero, to polskie pejzaże. Tak jak my podziwiamy gaje oliwne i cytrusowe w Hiszpanii, tak Platero zachwyca się naszymi łąkami, lasami, łanami zbóż, pierwszym śniegiem na kolorowych liściach drzew. Nawet nasza zima na mazowieckich równinach wydaje mu się malarsko interesująca. Wychowany w klimacie lejącego się z nieba żaru słonecznego, unika w swoich obrazach, jak i podczas pracy, nadmiernego światła. Lubi malować w nocy. Światło w jego obrazach jest jakby przefiltrowane, ale ciepłe i miłe, jak na przykład w tym obrazie z żółto-zieloną łąką na skraju lasu. Platero zmienia swoją stylistykę malowania. Eksperymentuje. Jego obrazy charakteryzują się dużą dynamiką form i kolorów. Raz użyte kolory odbijają te faktyczne, lokalne, innym razem są tylko fantazją artysty lub spełniają rolę konstrukcyjną, jak w sztuce plakatu. Ale zawsze obrazy Platero są spójne kolorystycznie. Pierwsze moje spotkanie z twórczością Platero nie przekonało mnie całkowicie do jego warsztatu artystycznego opartego na ekologicznej ideologii. Drugie, już w pracowni, przekonało mnie bardziej. Musimy być otwarci na nowe myślenie, pamiętając o tym, że dopiero w XV wieku mistrzowie holenderscy w swoich warsztatach wprowadzili jako pierwsi w świecie płótno i farby olejne. Płótno ze względów transportowych, handlowych i eksportowych, a farby olejne, by móc malować na dużych formatach, z możliwością wielokrotnego cyzelowania procesu tworzenia. Przez całe średniowiecze obrazy malowano na deskach, szybko schnącą temperą żółtkową. W rozwoju malarstwa odegrały wielką rolę nie tylko talenty, ale też nowe technologie, nowatorskie pomysły warsztatowe. Platero jest artystą nowatorskim i jak to wspaniale, że właśnie na forum Humanum Mazurkas mógł nam przekazać swoje idee oraz pokazać swoje piękne, oryginalne obrazy.
mi przyszedł w trakcie na przykład taki pomysł teraz, póki jeszcze jestem znowu na wizji nieudolnie, że może by kiedyś na murze takim w Mazurkasie zrobić mega duży obraz i ja bym to zanimował. Byłoby ciekawe takie wyzwanie, prawda? Szanowni Państwo, zanim odbędzie się druga część poświęcona panu Markowi Sewenowi, orkiestra wojskowa za chwilę będzie, o głos poprosił pan Krzysztof Cwynar. Zapraszamy, panie Krzysztofie. Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynął wniosek o przyznanie honorowej odznaki zasłużony dla kultury polskiej panom Andrzejowi Bartkowskiemu i Andrzejowi Hulewiczowi. Nadmiar łask. Uzasadnienie wniosku. Pan Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz to wybitni działacze i organizatorzy życia kulturalnego w skali całego kraju. Twórcami inicjatywy obywatelskiej pod nazwą Forum Humanum Mazurkas, unikatowej w skali całego kraju o charakterze artystyczno-kulturalnym, są Andrzej Bartkowski i jego wspólnik Andrzej Hulewicz, biznesmeni z ambicjami humanistycznymi, którzy skupili obok siebie ludzi inteligentnych z bogatą wyobraźnią. Ich motto: spotkać sztukę, czerpać z niej, spotkać i poznać ciekawych ludzi i samemu być widzianym. Słowem Forum Humanum. Razem poszukują niekonwencjonalnych, oryginalnych sposobów prezentacji artystycznej, przypominają o dziedzictwie kulturowym Polski w osobach wielkich artystów, którzy ze względu na wiek może są zapomniani, już nie zapraszani na scenę. Prezentują wirtuozów muzyki i sceny, małe zespoły i orkiestry symfoniczne, malarzy i rzeźbiarzy uznanych, ale i kontrowersyjnych. Inspirują artystów do nowych prezentacji. Cele te realizują, wykorzystując unikalną infrastrukturę MCC Mazurkas Conference Center and Hotel. Bardzo dużą wagę przywiązują do filmowej dokumentacji tych wydarzeń, dbając o to, żeby te unikalne spektakle, wystawy i twórcze dyskusje mogły być obejrzane w internecie i telewizji. Materiały filmowe przybierają formę oddzielnych dzieł artystycznych. Przygotowywanie kolejnych edycji jest dla nich wyzwaniem, przygodą, nauką, kreacją, ale też odpowiedzialnością. Dla nich Forum Humanum Mazurkas to żywa energia kultury, która przepływa między twórcami różnych dziedzin sztuki. Jest to też unikalna okazja prawdziwego spotkania towarzyskiego inteligencji, artystów, polityków, ludzi, nauki i biznesu. Nie sposób wymienić tu wszystkich działań w dziedzinie upowszechniania kultury panów Andrzeja Bartkowskiego i Andrzeja Hulewicza. Jest ich ogrom. Za tę działalność minister kultury i dziedzictwa narodowego pani Małgorzata Omilanowska przyznała honorową odznakę zasłużony dla polskiej kultury panom Andrzejowi Bartkowskiemu i Andrzejowi Hulewiczowi. Bardzo proszę przedstawiciela ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana pułkownika Grzegorza Leszczyńskiego, byłego dyrektora departamentu w tym resorcie, o wręczenie odznaczeń. Zapraszam też wnioskodawcę, pana Adama Buszko, dyrektora Caritas Woskowej. Proszę bardzo.
Wielkie brawa. W pełni zasłużone. Drodzy Państwo, to wielki zaszczyt. Zostałem o tym powiadomiony niedawno i naprawdę trochę mi się ręce trzęsą, ale jest to wielki zaszczyt, tym bardziej, że naprawdę staramy się. Wydaje mi się, że pani minister kultury podjęła tutaj decyzję, która się ministerstwu opłaci, bo na nas się nie zawiedzie, bo takie odznaczenie jest właśnie, tak jak powiedział pan Krzysztof Cwynar, także odpowiedzialnością, że nie staniemy, dopóki możemy, w różnych działaniach na rzecz kultury. Ja pamiętam moje początki działania w turystyce zagranicznej, to wczesne lata 70. Byłem pilotem Orbisu, jeździłem dużo z francuskimi grupami. I proszę Państwa, pierwsze posiłki przy stole to były rozmowy o jedzeniu we Francji, o zwyczajach, a ostatnie dni to były rozmowy o Polsce, o polskim filmie, o polskim teatrze, polskiej kulturze. Wiedziałem, że jest w tym moja też praca, żeby właśnie tak zmienił się temat. To było wielkie wyzwanie, to była wielka radość i do dzisiaj ta radość we mnie tkwi i z wielką przyjemnością organizujemy te spotkania. Zrobiliśmy już 26 takich koncertów. Niektóre nazywamy Forum Humanum, inne po prostu różnymi koncertami, a także organizujemy razem z fundacją, która jest prowadzona przez pana Piotra Białka z okazji rocznic państwowych. I to też uważam za bardzo ważną działalność. Proszę Państwa, jestem bardzo, bardzo wzruszony i teraz, jeśli mogę, przed całą salą przyrzec, że ja i Andrzej na pewno nie ustaniemy w tych wysiłkach, żeby dalej propagować kulturę, bo jest to takie spełnienie człowieka i chcielibyśmy dać przykład też innym biznesmenom, przedsiębiorcom, szczególnie tam, gdzie ten biznes dorósł, dojrzał, to można czerpać wiele przyjemności właśnie z tego, żeby nie podliczać tylko słupki z cyframi, ale dać też komuś przyjemność słuchania muzyki, oglądania wspaniałych obrazów, rzeźb. Uważam, że z tego też mamy dużo radości, a mało tego, jest to motor dla naszego biznesu. Panie i panowie, ja też jestem bardzo zaskoczony tą miłą nagrodą, odznaczeniem. Chciałbym wnioskodawcom i pani minister bardzo podziękować. Andrzej powiedział już wiele. Jestem opatrzności bardzo wdzięczny, że mogę spotkać tylu wspaniałych ludzi, tylu wspaniałych artystów. I właśnie otrzymując tą nagrodę, to odznaczenie, chciałbym artystom podziękować, że są, że tworzą, że właśnie wprowadzają w nasze życie taką niecodzienność, coś więcej niż takie zwykłe sprawy. Bez nich, bez tych artystów, którzy towarzyszą nam, nie byłoby tej nagrody i nie byłoby tu nas i byśmy się tu dzisiaj nie spotkali. Dziękuję przede wszystkim artystom, że są i ciągle tworzą i życzę im wszystkiego dobrego, żeby tak dalej było. Dziękuję. Szanowni Państwo, a ja korzystając z okazji, że zrobiło się tak trochę państwowo, chciałbym zaprezentować jeden krótki wierszyk, który napisałem już jakiś czas temu, ale nie tak dawno, ale on jest, myślę, dzisiaj aktualny. Drogie Panie i Panowie, to jest ważne, co tu powiem. Niech usłyszą premier, Sejm i rząd. Ogień krzepnie, moc truchleje, nowe budzą się nadzieje, że się nie wda w moc stworzenia żaden błąd.
No bo wreszcie, tak jak los chce, macie kapitański mostek. Dzierżcie mądrze i z rozwagą startu przycisk. Cała naprzód, wiatr do żagli, bo czas już aż nadto nagli. Wyprowadźcie polski statek z płycizn. Niech więc Polska się nie lęka. Cała sprawa w waszych rękach. Niech się wiedza wasza z doświadczeniem brata. Niech zabłyśnie wasz intelekt. Przecież Polska waszym celem. I na Polskę trzeba ściągnąć oczy świata. Żeby Francuz, Włoch czy Niemiec uznał w końcu polskie plemię i powiedział Polsko, szapoba! Miałaś kiedyś słabe chwile, lecz dziś mocy w tobie tyle, żeby wreszcie światu przykład dać. Lud z nadzieją was wybierał, więc udowodnijcie teraz, że głos ludu może być też ważną rolą, żeby z próżni zrobić pełnię, uaktywnić Budów, Kielnie, no i Biele oraz Czernie przeobrażać w kolor. Konstruujcie, twórzcie, bo czasu brak, więc burzcie zło. Kraj ten w końcu musi się obudzić. Tej gry nikt nie może przegrać. Ślijcie w świat taki telegram. Polska krajem mądrych ludzi. Dość roztkliwań polską pietą. Nie czas też liberum veto. Niech wam obce będą dysonanse. Po co spory, kłótnie, waśnie, cicho, pst. To Polska właśnie. To historia Polsce daje szansę. To historia Polsce daje szansę. Zapraszam orkiestrę wojskową z Warszawy. Proszę Państwa, to jest jednocześnie inauguracja galowych strojów Orkiestry Wojskowej w Warszawie. Orkiestra Wojskowa w Warszawie jest reprezentacyjną orkiestrą Wojska Polskiego, towarzyszy prezydentowi na wszystkich uroczystościach. Na czele orkiestry stoi pan major Artur Czereszewski. Zapraszamy. I pierwszy utwór bez zapowiedzi. Miłego wieczoru. Thank you.
To zapraszam Marka Sewena. Pana Marka Sewena, bardzo proszę, panie Marku. Była to oczywiście melodia skomponowana przez naszego mistrza i wykonana już po raz drugi na tej scenie Mazurek. Stała się ta melodia hymnem naszej firmy, która się nazywa Mazurkas, a muszę powiedzieć, że właśnie ta firma na początku swojej działalności, czyli w latach 1990 do 95 w zasadzie, to wszyscy cudzoziemcy, którzy przyjeżdżali za naszym pośrednictwem do Polski, przyjeżdżali na muzykę, właśnie na programy muzyczne, gdzie codziennie był program operowy, codziennie był koncert prywatny, spotkania z takimi mistrzami jak pan Marek Sewen. Bardzo panu jestem wdzięczny za tę melodię, która stała się w tej chwili takim hymnem, który dźwięczy w autokarach naszych. Można posłuchać też w pokojach hotelowych, kiedy gość wchodzi do hotelu. Także dziękuję bardzo. Następna melodia to jest Marsz Prezydencki. Pan Marek Sewen chciał przekazać tę melodię dzisiaj przedstawicielowi Kancelarii Prezydenta. Niestety nie mogło do tego dojść dzisiaj z różnych przyczyn. W każdym bądź razie przekażę do Biblioteki Kancelarii Prezydenta i mamy nadzieję, że melodia będzie towarzyszyła naszemu prezydentowi przy różnych uroczystościach. Także proszę bardzo pana majora o Marsza Prezydenckiego.
Panie majorze, dziękuję serdecznie. I jako kompozytor jestem zachwycony waszym wykonaniem. Panowie, serdecznie wam dziękuję. Jako dyrygent chciałem panu sprezentować to, co dyrygent ma najpiękniejszego, najlepszego dla siebie. Batuta, oby panu służyła artystycznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Panie majorze, ale to jest czarodziejska różdżka. Tak, ta pana jest do dyrygowania, a ta jest czarodziejska. I ona wyczarowuje melodię. A w tej chwili mam przyjemność zaprosić na scenę następujące osoby. Pan pułkownik Krzysztof Smycz. Pan generał dywizji Franciszek Puchała. Pan pułkownik Jan Kacprzyk. Sekretarz Generalny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Pan generał Franciszek Puchała, przepraszam, że nie powiedziałem, prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. A pan pułkownik Krzysztof Smycz, przedstawiciel dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony. Zapraszamy na scenę i jeszcze zapraszam pana generała dywizji Bolesława Izydorczyka, wiceprezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Oddaję mikrofon. Szanowni Państwo, decyzja numer 2117, łamane przez kadr, ministra obrony narodowej z dnia 24 września 2014 roku. Na podstawie artykułu 76 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości mianuję podporucznika niepodlegającego obowiązkowi służby wojskowej Marka Sewena na stopień porucznika. Decyzję podpisał z upoważnienia ministra obrony narodowej dyrektor Departamentu Kadr generał dywizji Andrzej Wasilewski. Panie Marku, mistrzu nasz drogi, mam zaszczyt wręczyć akt mianowania na kolejny stopień wojskowy porucznika. Jest to dla nas wielki zaszczyt, wielki honor, ponieważ jest pan członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Jesteśmy dumni z pana członkostwa. Gratulujemy bardzo serdecznie panu tego osiągnięcia. Wszystkiego najlepszego. I potem będzie drugi. Pokazać można. Szanowni Państwo, mam przyjemność również odczytać uchwałę, kapituły naszej odznaki za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z dnia 23 września bieżącego roku w sprawie nadania odznaki za zasługi dla Związku. Kapituła oznaczyła złotą odznaką za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pana porucznika Marka Sewena Ładogę. Podpisał prezes kapituły pan generał dywizji Franciszek Puchała. Proszę pana generała, wręczymy tej odznaki. Szanowny panie poruczniku, wielki to dla mnie zaszczyt udekorować pana w imieniu całego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Kapituła reprezentuje ten sam wierzchołek, zarząd główny. Jest to dla nas znowu wielki zaszczyt i proszę o przyjęcie tego odznaczenia. Jest to złota odznaka za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Jest pan kolejnym kawalerem tej odznaki. Pragnę państwa poinformować, że pan Bernard Ładysz jest również kawalerem tej odznaki. Gratuluję serdecznie.
Panie generale, serdecznie dziękuję za tą nominację, którą otrzymałem, za to odznaczenie. Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, że stopień podporucznika otrzymałem jako członek walki zbrojnej przy wyzwalaniu Poznania, kiedy walczono o Cytadelę Poznańską. Wtedy po tym akcie otrzymałem stopień podporucznika. Natomiast porucznik, który teraz staje przed państwem, otrzymał tą nominację za to, co twórczo wypracował dla żołnierza polskiego, dla polskiego oręża i mam nadzieję, że dalej będzie czynił. Dziękuję uprzejmie serdecznie. Panie Marku, my bardzo cenimy wszystko to, co pan robił dla wojska w swojej wieloletniej twórczości. Gratulujemy wszystkich osiągnięć. Chciałem powiedzieć, że my żołnierze, którzy służyliśmy tam przy tych czołgach, armatach, samolotach, jeszcze słuchu nie straciliśmy. I poważamy muzykę poważną. Aczkolwiek rozumiemy, że świat się rozwija, muzyka też się musi rozwijać. Ale chcę powiedzieć, że nasza młodzież nie jest taka, jak to się ogólnie o niej mówi. My się spotykamy z młodzieżą z klas na przykład mundurowych, w innych środowiskach. Oni też są naprawdę wrażliwi. Oni są nastawieni patriotycznie. Oni lgną do munduru. My próbujemy też popularyzować pieśń żołnierską, polską i patriotyczną. Próbujemy organizować festiwale, a także przeglądy polskiej pieśni żołnierskiej i patriotycznej. No nie zrobimy tego na takim poziomie, jak robił to pan całe lata, panie Marku, ale próbujemy i sądzimy, że otrzymamy w tej działalności również wsparcie. Jest to jeden z celów statutowych naszej organizacji. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. 100 lat. Życie podobno prawdziwe zaczyna się po 80. A więc 100 lat plus VAT, panie Marku. A ja tylko chciałbym dodać, że stopień porucznika jest to piękny stopień i świadczy o młodości naszego twórcy. Ja jeszcze dodam skromnie, panie Marku. 3 gwiazdki to nie to, co 2. W związku z tym, żeby nas pan tutaj nie zakasował liczbą gwiazdek, występujemy we 2. Mamy 4, ale razem dopiero. Gratulujemy jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego. A państwu życzymy, aby nasza młodzież, synowie, córki, nie musieli wspominać swoich zielonych lat, tak jak pan Bernard, i żeby nie musieli być żegnani przez swoje matki, tak jak on śpiewa. Wszystkiego najlepszego, panie Marku. Serdecznie dziękuję, panie generale. Ja przepraszam bardzo, nie mogę zejść ze sceny, nie gratulując panom Andrzejom tego odznaczenia. Jesteśmy dumni, że wy nas tutaj zapraszacie, tolerujecie, jesteście z nami. I zapraszamy również w szeregi naszego związku. Czy to w charakterze członka zwyczajnego, czy też honorowego, czy też wspierającego. Mamy dowolne formy, panie Andrzeju. Wszystkiego najlepszego. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam jeszcze pana majora Jana Dźwigałę, prezesa koła nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, którego członkiem jest pan Marek Seven. Bardzo proszę. Mistrzu, panie poruczniku Marku, serdecznie gratulujemy ci twoich osiągnięć zawodowych, szczególnie podkreślam tych, które mają związek z wojskiem, ale również serdecznie gratulujemy dzisiejszego awansu na stopień porucznika,
Mam nadzieję, że ta buława marszałkowska leżąca w plecaku drży już w posadach. Wszystko jest przed tobą. Zachęcamy również, tu kontynuując słowa generała Puchały, chętnych do bycia członkiem w kole numer 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy dowództwie garnizonu, którego my i Marek jesteśmy członkiem. Serdecznie ci gratulujemy, a w dowód uznania przekazujemy ci złotą odznakę członka Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz złoty puchar ze złotą nutką. Majorze, ja nie spodziewałem się takiego serdecznego przyjęcia. Jestem długoletnim członkiem, ale czuję się u was jak w rodzinie, także serdecznie dziękuję. Świetnie. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Mistrzu i panie poruczniku, ja nie śmiem złożyć życzeń, bo jestem tylko kapral. Ale laureat dzisiejszy również. Ale laureat, tak, to może mnie troszkę ratuje, ale jestem tylko kapral podchorąży. Może się doczekam plutonowego, panie generale. W każdym bądź razie chciałbym wreszcie czymś zaimponować żonie. Proszę państwa, na chwałę tego odznaczenia zaproponuję w tej chwili pieśnię, taką wokalizę wykonaną przez panią Joannę Chorodko, bardzo znaną już artystkę operową wielu, wielu oper, szczególnie Teatru Wielkiego w Łodzi, ale nie tylko. W tej chwili, o ile wiem, to śpiewa w Operze Nowej w Bydgoszczy. Występowała tutaj u nas na beneficie Bernarda Ładysza, a dzisiaj zaśpiewa wokalizę kompozycji Wojciecha Kilara, pochodzącą z filmu Dziewiąte Wrota Romana Polańskiego. Pani Joanna Chorodko i Orkiestra Wojskowa w Warszawie. Thank you.
Wysoka sztuka gości u nas dzisiaj. Jak się nazywa, panie Arturze, ta kompozycja, warszawskie melodie? Bardzo proszę.
Orkiestra Wojskowa w Warszawie, dyrygent major Artur Czereszewski. Uprzejmie dziękujemy, mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się nie raz na tej estradzie, a na pewno na Placu Zwycięstwa. Gratuluję jeszcze tych fajnych strojów, dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Trochę będzie zamieszania, proszę Państwa, zanim orkiestra się ewakuuje z tej sceny, ale już w międzyczasie poprosimy o krótki film, żeby nam skrócić oczekiwania. Wrócimy w tym filmie do nastroju Kołobrzeskiego Festiwalu. A tu zobaczycie Państwo takiego młodzieńca, który nazywa się Adam Wojdak i który miał śpiewać dzisiaj i niestety, ale zachorował. A teraz wchodzimy w krainę piosenki. Zaprosimy tutaj kilku znanych artystów. Jako pierwszy wystąpi przed Państwem Stan Borys. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. To dla mnie zaszczyt, że mogę dzisiaj w tak szlachetnym dniu być razem z Państwem i z jubilatem. Dobry wieczór. Drogi Marku, skoro dzisiaj można wśród tej młodzieży mówić o wieku, to powiem Ci tyle, że jesteś młodszy ode mnie o jeden dzień.
bo ja urodziłem się 3, ty 4 września. Taka jest prawda. Przeżyliśmy wiele fantastycznych chwil. Otóż była taka olimpiada piosenki w Grecji, w Atenach, gdzie śpiewałem piosenkę do słów Adama Kretschmara z muzyką Marka. Kiedy ukazałem się na scenie, nie mogłem zacząć, ponieważ 100-tysięczny starożytny stadion wrzał na mój widok. Marek mi tylko pokazywał, poczekaj, jeszcze nie. A jeszcze ciekawostką było to, że orkiestra była w dole, nie z tyłu, tak jak zwykle to bywa. No i śpiewałem Wierzę drzewom. Ta piosenka przyniosła nam 3 złote apoliny, 2 miejsce, wykonawca, kompozytor i autor tekstu. W Polsce nie mówiło się o tym zbyt dużo, ponieważ ja również dostałem Best Interpreter, tak się to nazywało, nagroda dla najlepszego wykonawcy z 40 krajów. Ale przypuszczam, że ponieważ byłem za bardzo podobny do ortodoksyjnych popów, to dlatego nie pisało się o tym. Później miałem również to szczęście wspólnie, bo przez jednego z jurorów, Aldemaro Romero, zaprosił nas do Caracas, do Wenezueli, ponieważ on tworzył taki nurt muzyczny, rytm, który się nazywał Onda Nueva. Marek napisał muzykę, ja napisałem słowa, które w języku angielskim brzmiały Busco un amigo. I w Caracas śpiewaliśmy, wykonywaliśmy wspólnie tę piosenkę. Ja dzisiaj ją zaśpiewam. Troszeczkę zrezygnowałem z tego rytmu Onda Nueva, czyli nowa fala. Zostałem w tej starszej fali może bardziej. Natomiast z moją grupą Imię Jego 44 umieściłem ją na nowej płycie, która 2 miesiące temu ukazała się. Spróbujmy, jak to nam dzisiaj wyjdzie. Szukam przyjaciela. Nie zna drogi, poznał życie, w oczy mu ciągle wie wiatr, a na czoło bruzdą swoją wchodzi czas. Idzie dalej, idzie boso, nogi go donikąd niosą. Idzie w dal, idzie w noc i w dzień, noc i dzień wlecze swój zmęczony cień. Szukam przyjaciela, co mi rękę poda. Szukam przyjaciela, kiedy przyjdzie bieda. On mi powie, wstań, serce moje, niech zapłonie w ciemną noc. Człowiek nie wie, dokąd idzie, kiedy zacznie lepsze życie. Mija go obcych ludzi tłum, każdy pędzi, nikt nie pomoże mu. Idzie w butach, idzie po sąd, nogi go do niego niosą. Ciągle sam pochylony gna, kiedy skończy się poczęga ta. Szukam przyjaciela, co mi rękę poda. Szukam przyjaciela, kiedy przyjdzie bieda. On mi powie, wstań, drogę znam. Weź serce moje, niech zapłonie w ciemną noc. Thank you.
głosie pierwszym wystąpiła Paulina, w głosie drugim Madzia Magdalena. Dziękuję. Jak milkną brawa, zmywam się. W tym przypadku, jeżeli mogę uczynić to dla ciebie jeszcze raz, Marku, to nie jest Marka Sewena kompozycja, niemniej znajduje się również na mojej płycie, a może w tym szczególnym dniu pozwolisz mi, że ją zaśpiewam. Szczególność tego tekstu powstała po doświadczeniach, które poeta doznał w Kamieniołomach. W Kamieniołomach napisał ten wiersz, później umieszczony został w wielkim tryptyku. Poetą tym był wówczas Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Wiersz nosi tytuł Tworzywo. Kiedy stuk młotów miarowy i tak bardzo swój przenoszę wewnątrz ludzi, by badać siłę uderzeń. Słuchaj. Prąd elektryczny kamienistą rozcina rzekę, a we mnie narasta myśl. A we mnie narasta myśl, narasta dzień po dniu, że cała wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka, że cała wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka. Twarda, pęknięta dłoń inaczej młotem wspiera, inaczej się rozwiązuje w kamieniu ludzka myśl. Kiedy energie ludzkie oddzielisz od sił kamienia i przetniesz w właściwym miejscu tętnicę pełną krwi, tętnicę pełną krwi. A cała wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka. Wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka. Popatrz, jak można miłować w takim gruntownym gniewie, który wpada w oddech ludzi, jak rzeka od wiatru pochyła i nie dochodzi do głosu. Tylko struny wysokie zerwie przechodnie, wierzchają do bram. A cała wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka. Ktoś głosem zciszonym powiedział, to jednak jest wielka siła. Słuchaj. Ktoś głosem zciszonym powiedział, to jednak jest wielka siła. Ktoś głosem zciszonym powiedział, to jednak jest wielka siła. Wielka siła.
Stan Borys, legenda polskiej piosenki. Ile to już lat? Nie chcę wypominać, ale chyba ze 30? Więcej, czy nie? Obchodziłem 2 lata temu 50-lecie na scenie. No nawet Bernard powiedział mi, Bernard Ładysz powiedział mi, żebym sobie zrobił z nim zdjęcie, bo on przyjdzie, jak ja będę miał tyle lat, co on. Natomiast no tak, taki jest fakt, niektórzy koledzy przychodzili, tak jak Krzysztof Cwynar i inni, i chcieli mnie wysłać po piwo, ale to odwrotnie miało być. Młodsi wszyscy, państwo również. Dziękuję serdecznie. Bardzo, bardzo panu dziękujemy i gratulujemy. Moja pamięć sięga daleko. Przez całe długie, długie lata noszę pana w głowie, w sercu, w duszy. Także dziękujemy bardzo. Następne wspomnienie polskiej piosenki. Krzysztof Cwynar. Znacie państwo doskonale tego człowieka. Proszę bardzo. Sam zapowie się. Tak, całe życie się zapowiadam. Tak. W 70-tych latach do Podwieczorku przyszedł Zbyszek Stawecki, autor wielu tekstów dla moich przyjaciół i dla Jerki Santor i dla Jurka Połomskiego. I o 1 w nocy na próbę do Podwieczorku w Juniorze przyszedł z fortepianówką. Każdy z nas pomyślał, że to akurat dla niego coś nowego, a on podszedł do mnie i powiedział: słuchaj, napisałem muzykę. Ja mówię: jak to napisałeś muzykę? Przecież nigdy nie pisałeś muzyki. I on mówi: tak, do mojego tekstu napisałem muzykę i chciałbym, żebyś ją śpiewał. Ja mówię: to jest aż tak niedobra, że to ja mam wykonać. A on mówi: nie, słuchaj. Ja mówię: ale jak? Widzę, że jest fortepianówka. Mówię: a jak ty napisałeś tę fortepianówkę? A nagwizdałem. Ja mówię: jak, co to znaczy nagwizdałeś? No nagwizdałem Markowi Sevenowi. I on to zapisał. Ja nie mówiłem Markowi o tym, że mam taką piosenkę, która się ukazała na świecie dzięki niemu, ponieważ ja tę balladkę wesołą śpiewam od wielu lat i na pewno nigdy by nikt jej nie usłyszał, bo Zbyszek sam by sobie tego nie zapisał, gdyby nie Marek Seven, dzisiejszy bohater wieczoru właśnie. Posłuchaj teraz, co zrobiłeś. Piosenka Anioł i Diabeł pierwszy raz wykonujemy z Andrzejem Płączyńskim. Andrzejku, bardzo cię zapraszam. Ostatnio jak tutaj śpiewałem, to śpiewałem a cappella piosenkę, duet z Danią German. I potem dopiero dzięki temu, że są kamery tutaj, zobaczyłem w internecie, jak Andrzej chciał mi pomóc, bo ja śpiewałem a cappella i tylko publiczność rytmicznie biła brawo i zobaczyłem na filmie, jak on się, chcąc mi pomóc, jak się skrada, żeby go nie było widać na scenie. On ma 2 metry prawie wzrostu, pełna ale dyskę. Ja się tu wtrącę, bo jeszcze Andrzej Dąbrowski się zakradł do perkusji. Tak, tak. I w ten sam sposób Muppet Show w ogóle za mną się odbywał. Każdy taki na ugiętych kolanach, Andrzej Dąbrowski do perkusji, on do fortepianu i za chwilę też bardzo wysoki gitarzysta też w ten sposób i domyślili się, w jakiej to tonacji jest i akompaniowali. Dzisiaj będzie może jakoś inaczej, ale wracam do tego. Dzięki Markowi ta wesoła ballada się ukazała. Ponieważ bijecie tylko brawo i nic nie robicie poza tym, to może zaśpiewacie ze mną refren. Refren jest taki, że trzeba skończyć maturę, żeby ten tekst zaśpiewać. Ja zaraz ten tekst zaprezentuję. Po twarzach widzę, że inteligentne, więc pewnie jakąś podstawówkę macie za sobą. Tekst jest taki. Na 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 na. I druga część jest bardziej skomplikowana. Na 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 na. To wszystko. Przyjdzie moment, będziemy razem katować ten refren. Proszę bardzo, Andrzej Błączyński. Muzyka.
burzą ich wiodła do siebie. Miłość występna i nagła, gdzieś na przedpieklu, przed niebiu. Anioł pokochał diabła, anioł był piękną dziewczyną, czystą jak strój wody czystej. Diabeł miał oczy jak wino z winnic Hiszpanii ognistej. Niedobra miłość w zalążku zła, jak ogień z wodą, z diamentem łza. Niedobra miłość i sensu brak, między niebem a piekłem, no tak. La 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 la. I teraz wy. La 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 la. Na 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 na. Groby ciskali rodzice, tak z jednej jak z drugiej strony. Zbielejesz przy anielicy, spali cię płomień czerwony. Lecz oni nic nie słyszeli, darem miłości bogacim. I diabeł zwolna aniela, a anioł biel swoją tracił. Niedobra miłość w zalążku zła, jak ogień z wodą, z diamentem łza. Niedobra miłość i sensu brak, między niebem a piekłem, no tak. I teraz my. Na 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 na. Na 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 na. Ściągnąć musieli gniew pański, szepcząc bez wstydu kropelki. Och, mój ty grzechu szatański, mój ty występku anielski. Piekieł ścigało ich plemię, nie chcieli ich też aniołowie. Uciekli wtedy na siebie, gdzie im urodził się człowiek. Niedobra miłość w zalążku zła, jak ogień z wodą, z diamentem łza. Niedobra miłość i sensu brak, między niebem a piekłem, no tak. Na 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 na. A na ziemi trwać może i trwa. Andrzej Włoszyński i Krzysztof Cwynar. Znakomity. Jakie on ma moc w sobie. Jakie żelazo. Rtęć. Coś fantastycznego. Dziękuję bardzo. Oj Boże, ten Krzysztof Cwynar zawsze rozbawi całą salę. On by zaraz tu jeszcze 2 godziny grał. A teraz prosimy pana Aleksandra Kamedulskiego. Tak bardzo daleko do ciebie, tak trudno się znowu odnaleźć. Gdy myśli się nasze mijają, jak obcy przechodnie wśród alej. Tak bardzo daleko do ciebie, tak wiele jest ciszy w spojrzeniach. Gdy oczy wciąż patrzą, nie widząc na pustej ulicy milczenia. Tak bardzo daleko do ciebie, lecz przecież spróbujmy choć raz zawiesić na drzewach opadłe już liście, rozjaśnić, rozjaśnić światło gwiazd. Pamięci bez sensu stracone.
wszystko, co wciąż nas od siebie oddala. Spróbujmy na nowo żyć. Tak bardzo daleko do ciebie, tak bardzo cię wieczór przysłonił, że nie wiem, czy jeszcze tu jesteś, choć widzę zarys twej dłoni. Tak bardzo daleko do ciebie, tak dużo masz cienia na twarzy, że trudno w nim siebie odnaleźć i kochać już trudniej i marzyć. Tak bardzo daleko do ciebie, lecz przecież spróbujmy choć raz zawiesić na drzewach opadłe już liście, rozjaśnić, rozjaśnić światło gwiazd. Spróbujmy wymazać z pamięci bez sensu stracone dni i wszystko, co wciąż nas od siebie oddala. Spróbujmy na nowo żyć. Proszę Państwa, ten młody człowiek powróci tu i zobaczycie Państwo na wielu jeszcze koncertach, będzie głównym bohaterem. Proszę Państwa, następna artystka, która się zaprezentuje przed Państwem, jest już Państwu chyba znana, Natalia Kowalenko, która ma piękny głos. Ja już widzę, że niektórym się składają ręce do braw, bo bardzo ją lubimy, jest ciepła, kochana, miła, a poza tym bardzo utalentowana. Natalio, proszę. W melodii dla synka, skomponowanej i wspomnianej tutaj przez Marka Sevena, a drugą melodię zapowie sama. Głos, mój synku, mógłby znaczać
los, mój synku. W migocących gwiazdach twoją już znalazłam. Tam, co sieje najgorętszy blask. Gdy zapomnisz o piosence, zapamiętaj moje ręce. Dniem czy ciemną nocą przyjdą ci z pomocą moje ręce, mały synku mój. Każdy szuka na ziemi swego miejsca, szpaki w sadach budują setki gniazd. W lasach mają swe nory zwierzęta, a my czoła wznosimy do gwiazd. W moim domu, gdzie liście przyszło nowe, w nocy świeci gwiaździsty wielki wóz. Moje miejsce jest tutaj przy tobie, ojczyzno białych brzos. Moje miejsce na ziemi jest tu, gdzie z popiołów odrodził się dom. Pośród wichrów, obłoków i dróg, wiosenny grom. Moje miejsce na ziemi jest tu, gdzie swe matki całowałam dłoń i żegnałam znajomy próg i witałam swój stary. Każdy szuka wśród bliskich zrozumienia, nawet wróble proszą nas o chleb. My niesiemy przez życie marzenia, naszą miłość dajemy i gniew. W moim domu na ścianie wiszą razem złote zioła i skrzypce ciche już. Wisi szabla z wyrytym rozkazem, za ojczyznę serce złóż. Moje miejsce na ziemi jest tu, gdzie z popiołów odrodził się dom. Pośród wichru wiosenny grom.
Dziękujemy bardzo pani Natalii Kowalenko. Panie Marku, ależ pan narozrabiał tymi piosenkami. One żyją w nas wszystkich, w duszy, w sercu. One po prostu mają melodię. I to jest pana sukces. Dziękujemy bardzo za te wspaniałe melodie, które na pewno jeszcze przez następne pokolenia będą żywe i będą chętnie słuchane. A ja państwa zapraszam na ostatnie trzy krótkie utwory, które będą wykonane przez piosenkarkę, która była obecna właściwie na wszystkich festiwalach od lat 60. do 90. Pani Jolanta Kubicka, która śpiewała mnóstwo piosenek pana Marka Sewena. Za chwilę pojawi się tutaj i zakończy nasz koncert, po którym zostaną państwo zaproszeni, już w tej chwili są państwo zaproszeni na koktajl, na winko, może mocniejsze alkohole, na tort i na ciastka. Zapraszamy do sali Bolero później, a przed państwem Jolanta Kubicka, ale jeszcze chciałem powiedzieć o jednej osobie, panu Andrzeju Płączyńskim, który jest takim duchem naszych wszystkich wydarzeń muzycznych, który był legendarnym akompaniatorem wszystkich polskich gwiazd w 50-leciu ostatnim, ale teraz ma w sobie tyle energii, tyle napędu artystycznego, który nam przekazuje i próbuje z tymi artystami u siebie w domu, ale przede wszystkim jest obecny na każde skinienie i gotów grać na imprezach towarzyskich, nawet na takich różnych spotkaniach, które nam uświetniają życie. Ale przede wszystkim obecny jest w Mazurkasie już od 2 lat. Brawo! Dziękuję, Andrzeju, dziękuję bardzo. Pani Jolanta Kubicka. Proszę. Chciałabym podziękować panom Andrzejowi Bartkowskiemu i Andrzejowi Hulewiczowi za to, że ten koncert się tutaj odbył, że państwo dotrwali tyle godzin do mojego wyjścia i bardzo serdecznie pogratulować, że wspierają naszą sztukę estradową i powiedzieć, że teraz zaśpiewam piosenkę, do której tekst napisał pan Andrzej Bartkowski, a muzykę 2 lata temu Marek Sewen. Ogrody miłości, alteny czułości, harlekin wypłacze resztki łez, a święty Walenty, Walenty z konewką podlewa konwalię i bez. I splotły się ich ręce, cóż można chcieć więcej? I splotły się ich ręce, cóż można chcieć więcej? Bo miłość to święto, więc orkiestrę dętą przywołać niech peany gra, niech peany gra. Trwa stan szalony, złączyły się serca dwa, bo miłość to święto, więc orkiestrę dętą przywołać niech pan gra, niech pan gra, niech zlecą balony, niech trwa stan szalony, złączyły się serca dwa. Niech zlecą balony, niech trwa stan szalony, złączyły się serca dwa. Andrzej Płączyński, Marek Sewen. Zaśpiewam piosenkę, którą nagrałam bardzo dawno, 32 lata temu,
która do dzisiaj gości na antenie Polskiego Radia, nawet dzisiaj słyszeliśmy tę piosenkę, jest takim ciekawym rodzajem utworu, taka sympatyczna, taka lubiana. Twoje serce. Słyszę w krąg bicie ludzkich serc, każdy swą życia snuje nić. Dla mnie też przecież musi bić serce twe w tłumie gdzieś. Podmuch wiatru dobre wieści niesie słowa szeptem liści gna, nawet strumyk krzężąc w cichym lesie twoje imię zna. Podmuch wiatru dobre wieści niesie słowa szeptem liści gna, nawet strumyk krzemrząc w cichym lesie twoje imię zna. Nie chcę tak sama w tłumie biec, figlarz wiatr poddał mi tę myśl. Wiem, już wiem, w którą stronę iść, wiem już, gdzie serce twe. Podmuch wiatru dobre wieści niesie słowa szeptem liści gna, nawet strumyk krzemrząc w cichym lesie twoje imię zna. Podmuch wiatru dobre wieści niesie słowa szeptem liści zna, nawet strumyk krzemrząc w cichym lesie twoje imię zna. To taki żart muzyczny, a teraz wielki przebój. Marku, bardzo dziękuję za wszystkie festiwale, za wszystkie przeboje, za to, że dzięki twoim piosenkom zaistniałam w ogóle jako ja, Jolanta Kubicka. Bardzo bym chciała, żebyś jeszcze pisał piosenki i żeby znowu powstały wielkie przeboje. A teraz zaśpiewam jeden z większych przebojów. Nawet nie zapowiem, bo państwo znają. Śpiewam na żywo. Czas strumieniem wartkim płyje i odmienia twarze snu. Nieodmienne jest to dziś jedynie to, co z nami było tu. Wesołość tasich miast, od snu ciepły las i świerszcza krzew zamkniętych kwiat znajomy, idący polem dzień i świt, kiedy cień odejście nocy kryje mgieł zasłony. Bezdroża szumnych traw, niezmienność wśród mal, gdy barwą kryją ściany pobielane. Powietrzu czystym dzwon i bzu biały szmon, to dom rodzinny, to mój dom. Czas od dawien dawna plącze pajęczyny naszych dróg, lecz gdy jedna droga nam się skończy, znowu jutro będzie tu. Bezdroże lepkich dzień, niezmienną wśród barw, gdy barwą kryją ściany pobielane i
wiszący polem dzień i wzór kiedyś dzień. Odejście noc kryje mnie zasłony. Bezdroża szumnych traw, niezmienność czut mar. Gdy barwą kryją ściany pobielane, w powietrzu zwykłym ton i bzu biały szron, to dom rodzinny, to mój dom. La 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 la, pa la la la, pa la 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 la, la la. Wietrzu zwykłym dzwon i bzu biały szron, to dom rodzinny, to mój dom. Jolanta Kubicka i wszyscy artyści tego wieczoru. Bardzo proszę. Zaraz ich sprowadzimy. Brawo! Natalia Kowalenko. Krzysztof Cwynar. Joanna Chorodko. Aleksander Kamedulski. I Stan Borys. Poprosimy o refren. Panie Jolu. Wietrzu czystym dzwon i bzu biały szron, to dom rodzinny, to mój dom. Dziękuję. Prosimy pozostać na estradzie. Jeszcze jest mała niespodzianka dla pana Marka Sewena. Drzwi się tam otwierają chyba. Proszę otworzyć. I oto wjeżdżamy. Tak, a państwo się pewno domyślili, co to będzie. To jest, panie Marku, dla pana teraz trofeum i nóż. I pan ukroi pierwszy kawałek. A reszta tortu, Marek Seven, proszę bardzo. Proszę, panie Marku, przejść tutaj, zejść na dół. Pan Marek Seven, bardzo mu dobrze w tej czapce kucharskiej, kroi pierwszy kawałek. I dostanie ten pierwszy kawałek ktoś, kto szybko przybędzie do sali Bolero, koło recepcji. Zapraszamy wszystkich państwa na tort i na winko, na napoje, na ciasta. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia na tej estradzie. Kochajmy artystów!